Jesteśmy na żywo. Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Jacek Gazbrek naszym gościem. Niejako przy okazji. Śniadanie prasowe z Pawłem Zagumnym, ale i pan prezes się pojawił. No, zostałem zaproszony przez prezesa Pawła, także nie wypadało odmówić takiemu zaproszeniu. Rozumiem, że jak się dzieje coś siatkarskiego, to jednak nie wypadało, żeby prezes doglądał troszkę. No nie do końca, jest to oddzielna firma, natomiast Paweł jest moim przyjacielem i tutaj jak gdyby przyjaciołom się nie odmawia. Obowiązkiem było tutaj być. Panie prezesie, ja bym zapytał o informację, która niedawno gruchnęła, chyba Jurek Chmielewski to niejako zdradził, że jest już wybrany trener kadry B na ten rok. Czy to jest prawda? Nie, to nie jest prawda. Tak. Nic na ten temat nie wiem, chyba że już eksperci z Polsatu wybrali. Ale są jakieś rozmowy, czy to w ogóle, w czyjej leży to gestii? O tak zapytam, czy to Vital Heinen będzie dobierał sobie? Na pewno będziemy, Vital Heinen przylatuje do nas 15 lutego i będziemy rozmawiali o planach kadry, w ogóle jako kadry reprezentacji Polski męskiej. Natomiast no, będziemy też, chcieliśmy utworzyć tą kadrę B, czy drugą reprezentację ze względu na ilość imprez, bo w tym roku mamy 5 bardzo dużych imprez. Turniej kwalifikacji do Igrzysk, Mistrzostwa Europy, Ligę Narodów, Uniwersjadę i Puchar Świata. I jednym zestawieniem na pewno by nam było bardzo ciężko to ograć wszystkie imprezy, a dla nas są to ważne imprezy, bo Uniwersjada jest to taka impreza, która małej igrzyska olimpijskiej, czasem tych młodych chłopaków dobrze, tych młodszych dobrze pokazać im, co to jest za impreza. No, dla nas najważniejszą w tym roku imprezą jest na pewno turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich, potem Mistrzostwa Europy, Liga Narodów, Puchar Świata i Uniwersjada. I na Puchar Świata zaczyna się 2 dni po zakończeniu Mistrzostw Europy. Ja mam nadzieję, że chłopaki będą grali do końca na Mistrzostwach Europy. No i ciężko tym samym składem pojechać na Puchar Świata, który generalnie w tym roku nic nie daje, bo nie ma kwalifikacji do igrzysk. No i to powoduje, że to ci najlepsi już powinni odpocząć sobie parę dni chociaż przed rozgrywkami ligowymi. Nie ma koncepcji, żeby na Puchar Świata pojechały jakby 2 drużyny, bo gdzieś widziałem, że pojawiła informacja, że będzie można zgłosić bardzo szeroką kadrę, tam chyba ponad 20 zawodników do Pucharu Świata, co dałoby szansę, że na przykład w połowie turnieju ta kadra... Dlatego przyjeżdża Vital Heinen i będziemy na ten temat dyskutować, jak on to widzi. Generalnie jego decyzje w zeszłym roku okazały się trafne, więc trzeba mu zawierzyć, trzeba mu uwierzyć i... No też nie chcemy ingerować w kim będzie grał, bo on ustala te zespoły, natomiast też będziemy chcieli, oczywiście my mamy jakiegoś tam kandydata swojego na trenera drugiej reprezentacji, natomiast będziemy dyskutowali z Vitalem, czy dany nasz kandydat spełniłby jego oczekiwania. Bo to też ważne, żeby, skoro będą korzystali z tych samych zawodników, żeby przynajmniej ten cykl szkoleniowy był podobny i żeby widzieli, jak, gdzie, kiedy można wymieniać tych zawodników. Ja zapytam o umowę Vitala Heinena. Do kiedy ona obowiązuje? Bo tu też są jakby różne głosy, że on podpisuje umowy tylko na rok. To faktycznie nie, nie. Umowa jest podpisana do końca Igrzysk Olimpijskich w 2020 roku i taka jest. I dlatego jak też ktoś pyta, czy będziemy zmieniali warunki finansowe, by trenerem mistrzów świata, nie. Jest umowa podpisana, ważna do 2020 roku. Okej, to jeszcze chciałem zapytać o coś, co też gdzieś kibiców trochę powiedzmy poruszyło, bo zostaliśmy gospodarzem teraz obu turniejów. To w ogóle to jest duży sukces organizacyjny, jak pan uważa, bo tak, zwłaszcza chyba jeśli chodzi o kobiety, Jest to bardzo duży sukces, uważam, bo było trochę walki o to. Na pewno o męski była zdecydowanie większa walka niż o żeńskie, ale warunki finansowe, które wynegocjowaliśmy z FIVB są zadowalające. No i chcemy pokazać też, że traktujemy jednak tak samo i dziewczyny, i chłopaków. Bo czasem było tak mówione, że chłopcy mają lepiej w federacji. Ja tak nie podchodzę. Uważam, że takie same warunki powinny mieć jedne i drugie zespoły.
No i dlatego mocne staranie się o to, ten turniej kwalifikacyjny do mistrzostw, do Igrzysk Olimpijskich, jak również no, staranie się o Mistrzostwa Świata dla kobiet w 2020 roku. No właśnie, o to też chciałem zapytać. Te negocjacje gdzieś z Holendrami były trudne i też pojawiają się głosy, że Niemcy gdzieś się mogą włączyć. Mogą się włączyć jeszcze, ale to już no, będziemy walczyli o jakieś tam nasze cele. No bo chcemy, żeby tą Europę, żeby te turnieje były, bo przecież Mistrzostwa Świata ostatnie to były ciągle rozgrywane w Japonii. Japończycy kupili na ileś lat te mistrzostwa i ciągle byli. No i to widać, że tam tylko przychodzą kibice na mecze Japonii, drużyny japońskiej, a tak hale świecą pustkami. Zresztą na naszych mistrzostwach w 2006 roku, jeszcze za czasów trenera Lozano, też było tak, że na meczach Japończyków były pewne trybuny, a jak już Japończycy nie grali, to było puściutko, było słychać pojedyncze głosy zawodników z boiska. No i teraz no, chcieliśmy się gdyby przeciwstawić tej hegemonii azjatyckiej i wspólnie właśnie z Holendrami no, postanowiliśmy złożyć ofertę. Oferta została przyjęta, no bo chyba też FIVB widzi, że no, trzeba coś zmienić w tej kwestii. No i teraz, jeżeli by się udało jeszcze pozyskać Niemców, no to byłoby jeszcze lepiej. Byśmy grali na przykład grupę u nas z Polkami i to było chyba najoptymalne dla nas. No, w Niemczech by była grupa niemiecka, powiedzmy. No i w Holandii, która ma tam zagwarantowany finał, półfinał, dwie grupy. Lub u nas dwie grupy. No, ale to będzie wszystko zależało jeszcze od rozmów, czy Niemcy wejdą, bo jak nie, no to jest proste dzielenie. Tak, po dwie grupy w Holandii i w Polsce. Gramy do ćwierćfinałów u nas, a później jedziemy na półfinały już do Amsterdamu czy Rotterdamu, tam jeszcze nie wiem, jak to będzie wyglądało. Także no walczymy, no my chcemy, co ja mówię, naszym też takim motto naszego związku jest to, żeby pokazywać reprezentację jak najczęściej w Polsce, bo kibic chce zobaczyć na żywo reprezentanta i to jest dla nas najważniejsze. Nie robimy tego dla siebie, bo my na tym zarabiamy. Nie, no oczywiście można powiedzieć, że na męskich jeszcze zarabiamy imprezach, bo to są bilety, są oglądalności, to są pewne rzeczy. Natomiast u dziewczyn jest to troszeczkę gorzej, ale mam nadzieję, że to wszystko ruszy do przodu, bo te dziewczyny grają naprawdę coraz lepiej. To było widać po zeszłym sezonie po Lidze Narodów, gdzie zajęliśmy 7. miejsce, a nikt na nas nie stawiał. Graliśmy w tej grupie do spadku raczej. I widać, że Jacek Nawrocki no, prowadzi tą drużynę bardzo dobrze. Jest to młoda drużyna z perspektywami, coraz lepiej grają zawodniczki, które są w reprezentacji. Już nie ma takich dużych wahań sportowych. A teraz jeszcze parę dojdzie takich dziewczyn. Ja się cieszę, że większość tych dziewczyn gra w lidze, szóstka. Bo to jest bardzo ważne dla młodego zawodnika, żeby właśnie grała, żeby nie siedział na ławce. Ta liga została też mocno odmłodzona, no ale to też coraz więcej tych dzieciaków będzie, dziewciaków, kobiet młodych będzie grało w lidze, no ze względu na tą naszą pracę, którą wykonujemy w SOS-ach, czyli w siatkarskich ośrodkach szkolnych, bo to 7 lat, czyli praktycznie w tym roku powinien być ten pierwszy sezon, kiedy wyjdą z SOS-u, wyjdzie bardzo dużo dziewczyn z warunkami fizycznymi po kilku latach szkolenia, które powinny już reprezentować naprawdę niezły poziom. A to jest łatwiej potem w tej selekcji i do reprezentacji. Mówi pan, że chce, żeby ci kibice oglądali reprezentację, to nie mogę zapytać o taki jeden z głównych zarzutów, jaki się pojawia. Czy nie boi się pan, że w Polsce mamy troszkę przesyt tych imprez siatkarskich, co też odbija się po frekwencji na trybunach, bo kiedyś mecz reprezentacji praktycznie gwarantował komplet. No dzisiaj już aż tak dobrze nie jest. Jeszcze pamiętam. Znaczy, myślę, że to się zmieni, bo to jest tak, że kibic przychodzi, jak jest sukces. Jak jest drużyna, która jest gwarancją sukcesu. I myślę, że w tym roku nie będziemy mieli problemu żadnego z pozyskaniem kibiców na mecze reprezentacji męskiej. Tym bardziej, że Leon będzie grał już od 24 lipca w reprezentacji. A u dziewczyn, no ten sukces taki zeszłoroczny, no spowoduje, że przecież w zeszłym roku na po raz pierwszy sprzedawaliśmy, oczywiście nie za duża hala, ale
w Nysie i w Wałbrzychu sprzedawaliśmy bilety stojące, co się dawno nie zdarzyło na meczach reprezentacji kobiet. A no to było dla nas fajne takie, że właśnie, oczywiście mniejsze hale i tak dalej, no ale były pełne. I to kibic zaczyna się przekonywać. Jak jest sukces, jak dobrze jest granie, to wtedy przychodzi na tą halę. I nie mówmy, że tu są ceny biletów ważne i tak dalej. Oczywiście, ceny biletów są też bardzo ważne, ale już też zeszliśmy, robimy bilety rodzinne. No, wychodzimy cały czas do tych kibiców i no, chcemy też robić, żeby te mecze były w różnych podczęściach Polski, bo czasem jest tak, że do Warszawy łatwo się przyjeżdża, bo z każdego kraju kąta Polski do ludzie przyjadą do Warszawy, bo tu jest jednak to centrum. Tylko brakuje hali. Brakuje hali. Natomiast to, co jest do Katowic, nigdy tam nie było problemu z kibicami. Tak? W Krakowie różnie bywało, ale teraz ostatnio już było tej. Okej. Łódź zawsze była dobrym miejscem, też centrum Polski, łatwo dojechać. I też robimy te mecze, staramy się robić też w takich godzinach, żeby ten kibic mógł dotrzeć. Oczywiście teraz trochę się zmieniło, bo też z Polsatem doszliśmy do wniosku, że mecze reprezentacji Polski nie powinny się zaczynać o 20:30. Tylko jeżeli są to, nie wiem, Kraków, Katowice, Gdańsk, żeby mecz się zaczął około 17, żeby jeszcze ten kibic mógł później pójść w miasto i się przejść, tak, zobaczyć to miasto, bo często było tak, że mecz się kończył w pół do 12, ciężko było wrócić z sali i lepiej było oglądać telewizję. Także cały czas wychodzimy naprzeciw kibicom, no i no bo też hala bez kibiców to jest słabą halą. No. To jeszcze ostatnie pytanie już, bo i tak już dużo czasu zajęłem trochę. O losowanie Mistrzostw Europy chciałem zapytać i też troszkę w kontekście tej współpracy polsko-holenderskiej, czy to jakiś, powiedzmy, dodatkowy taki plus, że kadra mężczyzn właśnie do Holandii trafiła, a także no, taką stronę, powiedzmy, sportową, też logistykę pewną, bo mamy tutaj trochę przelotów, które mogą nas czekać. No, tak, no jest to losowanie. No, my się cieszymy, że byliśmy z tego pierwszego koszyka losowani, to jest najważniejsze. Natomiast jak się chce zostać mistrzem Europy, no to przecież trzeba zagrać z każdym. Tak jak tu, no niby mieliśmy losowanie dobre, ale jednak graliśmy w grupie bułgarskiej. Dzięki temu, że wygraliśmy z Bułgarami, no to trafiliśmy na tą ścieżkę taką gospodarza, tak, troszeczkę niby łatwiej. No ale okazało się, że wcale nie łatwiejsze, bo już jak byliśmy w szóstym, to graliśmy z takimi drużynami, że no trzeba wygrać, żeby osiągnąć, a później półfinał, no to no co, no to już musisz wygrać, żeby zdobyć to mistrzostwo świata. Czyli rozumiem, że nie martwi też to, bo tam jak spojrzałem w drabinkę, nie, na przykład nie, nie. Jest no niestety, ryzyko. No my jako to nas się powinni bać wszyscy, bo my jesteśmy mistrzami świata, jeszcze będziemy grali z Leonem, tak? Natomiast inni, no Holandia miała fakt, brała bardzo dobry turniej w zeszłym roku na Mistrzostwach Świata. Dosyć wysoko tam zaszła, wygrywała też, no było parę niespodzianek z Holendrami. Natomiast nie, no my nie możemy się bać, no my musimy, nas się powinni bać i przed nami powinny drżeć łydki przeciwnikom. Natomiast no to też jest, co sezon to jest inaczej. Jeszcze właśnie tylko o logistykę chciałem zapytać, bo to jest taki jeden chyba jedyny minus tego losowania, że my po długiej grze w Holandii możemy trafić nagle na półfinał do Słowenii, z tego co ja widziałem. I te wszystkie trzy pozostałe kraje, czyli Francja, Holandia, Belgia są obok siebie, to Słowenia troszkę rzucona w inny kąt Europy, a pamiętamy z Mistrzostw Świata, co na szczęście nas nie dotknęło, ale inne reprezentacje miały trochę problemy z tym. My też mieliśmy wielogodzinny dojazd do Turynu. Na pewno nie jest to łatwe, natomiast czasem jest tak, że chłopaki uważali, że za długo byli w Warnie. Też czasem zmiana miejsca inaczej wpływa też na głowę, tak? Bo siedzi się tam dwa tygodnie w jednym miejscu, jest tylko hala, hotel, śniadanie, obiad, kolacja, nie ma gdzie nawet wyjść, czasu być, więc czasem zmiana tego hotelu i zmiana jedzenia też powoduje, że jest lepiej dla głowy. Dobrze, nie zatrzymuję dłużej, dziękuję za poświęcony czas. Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Jacek Kasprzyk, naszym gościem.